have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siemanko, 8 rano, niedziela. Zaczynamy dzień. Tak, a dzień będzie dzisiaj troszeczkę aktywny. Nie za mocno, ale jednak. Jedzie klient obejrzeć Volvo. A co tu się wydarzyło? Ano to się wydarzyło, że samochód jest nieodpalany. Nie wiadomo od kiedy. Ile on był w Belgii nieużywany. Na lawetę, z lawety, odpalany, gaszony. Klient przyjechał to, tamto, przestawiony. Nie miał kiedy się podładować. I teraz popstrykał i nie odpalił. Dobrze, że sprawdziłem. Ładujemy, żeby było, nie było siary. Rozumiecie? Siara to jest niewskazana w niedzielę. Po paletę jedzie klient, widz, którego pozdrawiam. Dorzucę ci fajnych rzeczy, tutaj na pewno będziesz zadowolony na 100%. Tylko kwestia jest jeszcze, na którą ty miałeś być, na 13. Koło 10 ma być ktoś oglądać, a właśnie koło 10 Volvo i koło 10 Audi. Także nagromadziło się dzisiaj trochę tego. Czy ja muszę tutaj coś ogarniać? Chociażby tyle. Liście wywalić. Ja uważam, że jest samochód ogarnięty już, a wy? Ta jest spoko. A bagażnik. No kurwa, ale siara. Po piesku. Wczoraj pies był na zastrzykach. Dzisiaj nie musi, bo dostał jakieś tam podłużonym, wydłużonym działaniu. Coś takiego. Tu jest wszystko ok. No, tu jest wszystko ok. Dobra. Ładnie pachnie, niepalone. Także mamy tak. O 10, o 10, o 13. A, z Danielem, z Denisem we trzech jedziemy, bo on znowu sprzedał Mazdę dzisiaj. Ewidentnie niedziela handlowa. Niedziela handlowa. Tutaj przygotowaliśmy towares do sprzedania. Mam już tam umówiony poniedziałek, jadę to wywieźć. Będzie lżej. Wczoraj była dostawa jeszcze peletu. Także już teraz towaru też nie zbraknie dla nikogo. Zamówiłem wczoraj nowy powerbank, bo mój się przytopił. Był po prostu nad wyraz użytkowany. Znaczy tak, on jest dobry. Tylko trzeba byłoby wydostać te niebieskie, o te dwa piny, które się urwały. To są piny właśnie od tych szczypiec, co się tam zakłada na ten. I sam jest dobry, tylko te szczypce trzeba nowe, tak jakby, nie? No tutaj mamy to, co widzieliście wczoraj. Także z Danielem to jedziemy, jesteśmy umówieni na 14, czyli po ostatnim kliencie, który dzisiaj ma być. Siadamy z Danielem i on gdzieś tam 50 km od domu sprzedał swoją Mazdę. I zainwestował pieniążki, już wiem, w coś innego. Nie wiem, może i w kryptowaluty. Nie wiem, on coś ostatnio z tym maskiem, kurwa, cały czas się zadaje, nie? Być może oni jakąś kopalnię otworzyli, ale na razie nie chce mi się przyznać. Premiuma, daliście fajne rady. Chłopaki, którzy są w tym temacie, wypowiedzieli się w sposób konkretny, które od razu przyswoiłem. Kupuję, już zamówiłem. Nie. Chciałem kupić na Allegro, ale postanowiłem, że w Parczewie kupię taką samą, bo od razu dostanę komplet tych tarcz dościernych, nie? Chodzi o pneumatyczną, oscylacyjną szlifierkę. No, szlifierka pneumatyczna, szlifierka oscylacyjna, pulsacyjna, jakaś tam, kurwa, no, taka, że będzie dobra. I będziemy to trzeć. To jeszcze nie wiem, bo to jest jakiś, o, naklejony. Także nie będziemy mieli lekko, ale zobaczcie, ten kwadrat tutaj, kurwa, by pasowało się jakoś opisać. Pomoc drogowa pomocą drogową, bo to też musi być napisane, jeżeli mamy zrobić kwalifikację samochodu, przekształcenie na właśnie pomoc drogową, nie? To też musi być. To, ale to będzie z przodu na przykład.
pomoc drogowa albo autoserwis. Autoserwis brzmi lepiej, ale może być i pomoc drogowa. A tutaj, chyba będzie kombinat parczew, kurwa, napisane, nie? Nie, nie będzie kombinat parczew na pewno. Klamkę mam do zrobienia. No i trochę szpachli. Tutaj jest lepiej. To chyba nie jest naklejka, tylko to jest, wiecie co? Oddzielone. To jest lakier i to jest pryśnięte, tutaj wiecie, było zamalowane na biało, później odklejone taśmą i piznięte na niebiesko, albo na odwrót. Albo na... bo kiedyś było inaczej, zobaczcie. Szło tak, tak, tak było odcięcie. Ktoś to źle do... Podejrzewam, że rdza wychodziła. I ktoś musiał sobie piznąć tutaj takie... I to białe było. Białe doszło. To była zaprawka robiona i odcięcie ktoś zrobił takie. To już trzaśnięty jest na biegu, kurwa. Nic się nie ukryje przed kombinatem. I tutaj tak samo. A tutaj widzicie, jest po staremu. A tutaj to w ogóle poszli, kurwa. Z pędzla. Czajcie, to jest oryginał. Tu widać odcięcie. Zrobili zaprawkę. I zobaczcie, jako nakładkę tutaj, tak, aby kurwa, aby zamalować, nie? Ale kurwa, były naprawdę magicy. No, na razie się nie śmieję, bo zobaczymy, jak my zrobimy. Może być tak, że jeszcze gorzej będzie, nie? Ale tak, błotniki mam zamiar pomalować w kolor samochodu. Co wy na to? Schodki tak samo. To znaczy, obudowę schodków. To już tak nowocześniej jest, nie? Zderzak oczywiście też w kolorze, całość w kolorze. A może zróbmy jakiś konkurs na kolor, bo ja trochę jeżdżę po drogach i po Europie i widzę, patrzę, obserwuję, jak co fajnie wygląda, nie? I moim zdaniem znaczy fajnie by wyglądało kolor mysi. Mysi siwy, siwy mysi, taki jak mój Stinger. Czyli ten taki, wiecie, popielaty, nie, to nie popielaty, siwy mysi. Znacie ten kolor. To taki dosyć nowoczesny na tych samochodach. I widziałem taką jedną ciężarówkę w tym kolorze i powiem wam, można powiedzieć, że dupę urywa, nie? W ogóle to jakby ktoś mi mógł pomóc, bo sam niestety chyba tego nie wykonał, a może jakbym miał giętarkę, ale też i umiejętności mi braknie. Ja mam plan, jak tu pójdzie, ta rama cała będzie szła, nie? To od ramy, od tego profilu w dół, tu, zamiast tych takich poprzeczek, barierek, tych antyrowerowych, czy tam rowerzystów, żeby tam nie wciągnęło, zrobić zakryte całą blachą. Rozumiecie mnie? Czyli arkusz blachy, tylko on musi być tak wygięty, żeby to nie trzeszczało, to musi mieć te swoje przegubienie, czyli kurwa. O tak, co tu dużo gadać. Tak jak o to. Powiedzmy, czyli tak, góra zagięta, dół zagięty, środkiem wybulwienie, które będzie robiło sztywność i taki prostokąt, tylko on będzie miał pół metra szerokości, nie? Zapierdzieliłbym w kolorze kabiny taką jedną ciągłością do kół, za kołami przerwa oczywiście, nie? Na do zderzaka, do błotnika i za błotnikiem w drugą stronę dalej aż do końca i jak skos będzie, to tak z kosem się blacha będzie też kończyć. Kurwa, jakie to byłoby piękne. Albo wiśniackie, nie wiem właśnie, ale co tu dużo gadać. Widziałem taką, tylko to był man w Holandii. Pomalowana była, nie mysi kolor, ale też taki dosyć rzadki, pod fiolet bardziej wchodzący, ale taki pastelowy bardziej, nie? Kabinka, mało tego, blacha ryflowana na całości paki, bo to była też laweta. Też była w kolorze kabiny wyjebana i właśnie miała blachy zakryte tutaj i też były w kolorze kabiny, ogólnie cała. No i oczywiście oświetlona fest. Wiecie, no ja wiem, zdaję sobie sprawę, że jak pomaluję blachę ryflowaną, to ona ten będzie się zdzierać z czasem zaraz, jak coś postawię. Puk, sruk, kurwa, wiecie, znowu. Ale to można, wiecie, trochę to uzupełniać ewentualne braki, a poza tym naprawdę dobrze to wyglądało, nie? I dobrze oświetlone i w tych blachach właśnie były te, w tych blachach były obrysówki oczywiście obowiązkowo wokół kabiny, z przodu fajnie pomarańczowe,
No i ten mysi kolor, nie? Tutaj sobie tak ubzdurałem, że byłby ten siwy, on jest taki świeży. To jest, jak widzicie, samochód nowy. Ma się samochód w tym kolorze siwym, czuć świeżością, nowoczesnością. Taki to jest, wiecie, futurystyczny, nie? Tak mi się wydaje bynajmniej, bo nawet Passata, tam powiedzmy tego C6, nie, B, no tego kurwa powiedzmy CC nawet, o chociażby, nie? W takim kolorze, to on kurwa odmładza go i wyprzedza tak jakby swoje czasy, że nie wiadomo, czy on ma 5 lat, czy 10, czy 15 tak naprawdę, nie? No i tutaj ten efekt mam nadzieję, że byłby podobny, bo kolor jest zacny. A jeszcze jakby to zaszło tak naprawdę dalej, byłbym w niebo wzięty, ale nie będzie to proste, bo można odjebać fuszerkę, można z takiego założenia, z takiego pomysłu wyjść albo rzeczywiście, że wow, albo ale wiocha, nie? Odjebał kurwa lipę typ, co on to zrobił. Łatwo, to jest taka cienka granica, nie? Tylko tak, tu stanę, jest zajebiście, tu stanę, ale wiocha. Szkoda byłoby zrobić wiochę, tak więc lepiej będzie już zrobić te barierki. Ale kabina musi być fest zrobiona i już z błotnikami na pewno i z tym, nie? Mamy godzinę nie późną. Po 8 zaraz będzie, nie? Także ja sobie tam działam na komputerze, a was zapraszam do dalszej części tego dnia. No i siemano, mamy temat załatwiony na dzisiaj, prawie. Dwa tematy załatwione, czyli tak, do Audi był klient, Audi dalej jest aktualne, tam jeszcze decyzje nie zapadły, czyli jest możliwość odsprzedaży dalej. 7900 jest wycenione, to z którym jadę zresztą. Do tego Volvo zostało sprzedane, już nowy klient jedzie z nim do domu właśnie. Dzisiaj na 13 jestem umówiony jeszcze z jedną osobą, a na 14 jedziemy z Denisem gdzieś tam handlować jego Audi, czyli ewidentnie niedziela handlowa. Mało tego, ale to już w biurze jak będę. Tak, to już ewidentnie w biurze jak będę, to wam pokażę jeszcze coś. Tak, jestem już na kombinacie z powrotem. No co, robię zdjęcia Audiczce i wystawiam w takim razie. No pojechała do umycia, a teraz też jak się umyła, to widać kolor lepiej wybrnął, co? Od razu inaczej. No i co? Jeszcze zaraz ktoś ma być tutaj po te graty. Zapomniałem o tym, a to też jest temat na za chwilę. Tu chciałem wam jeszcze tylko pokazać, że mamy nową kolekcję i o zmniejszonej cenie, bo tam trochę wynegocjowałem jednym słowem. Co tu dużo gadać, kupiłem pakiet bryloczków i dzięki temu udało mi się kupić to taniej i dzięki temu taniej jest wystawione niż 30 zł, jak było na początku. Jeszcze tego nie ma, ale od poniedziałku już będzie na sklepie, a wygląda to tak. Takie rodzaje będziemy mieli, nie? Czyli z napisami, chwila nieuwagi, znowu sukces. Niech prąd będzie z nami, do obiadu dobrze szło, rolnik nieobliczalny, aby wygrać trzeba grać, nie sprzedam będę robił, mamy fajny brylok obrysowy z logiem byka, zarąbisty o ten jest, ale tak samo mamy okrągłe, trzy rodzaje, aby wygrać trzeba grać, graoplon i bez napisu, no i jeszcze jest graoplon z logiem Ursusa, także asortymencik nam się fajnie powiększył. No i to będzie, tak jak mówię, już w poniedziałek będziemy sukcesywnie dodawać. Powinno być do końca dnia dodane, ale tutaj też gwarancji żadnej dać nie mogę, nie? Ja się zajmuję sporządzaniem fotografii, wystawianiem ogłoszeń na Airboardo, jeśli chodzi o Audi. Za godzinę odbiór palet tej i wyjazd do młodego, po młodego w sumie. Chyba będziemy kończyć ten dzień w takim układzie sił. Już nie będę tego wszystkiego nagrywał. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, owocnej i niech plon będzie z nami.